imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień szósty nowenny za zmarłych. Módlmy się dzisiaj za konających w tej chwili. Święta siostra Faustyna Kowalska napisała: O, jak bardzo potrzebują modlitwy dusze konające. O Jezu, natchnij dusze, aby się często modliły za konających. Każdej minuty, każdej sekundy ktoś odchodzi z tego świata. Polecam Ci, Chryste miłosierny, wszystkich, którzy umierają dziś, a szczególnie konających w tej chwili. Proszę, aby Twoja męka, śmierć i zmartwychwstanie otworzyły im drogę do wieczności z Tobą, a na progu nieba, aby ich przywitała Twoja Matka. Miej miłosierdzie dla wszystkich, którzy rozstają się teraz ze światem. Jezu miłosierny, ufamy Tobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz wiernym zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.